Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. Część z moich widzów jest tegorocznymi maturzystami. I tak mi się wydaje, że matury się już chyba skończyły, albo się dopiero skończą. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam super poszło i jesteście z siebie zadowoleni. A jeżeli coś poszło nie tak, to pamiętajcie, że zawsze możecie poprawić i nie jest to w sumie wyznacznik waszej inteligencji. Bez matury też da się żyć. A dzisiaj troszkę się wyluzujemy, oglądając Idealną Nianię. Czyli żadnych edukacyjnych treści w tym filmie nie znajdziecie. Standardowo, zanim zaczniemy, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału i możecie mnie również zaobserwować na Instagramie. No to co? Lecimy z odcinkiem. Basia i Mirek uznali, że zamiast wnikliwie analizować ogłoszenia niań, wolą na żywo wyrobić sobie zdanie. Dlatego dosyć szybko na pierwszą rozmowę zaprosili 26-letniego Michała. Po rozmowie telefonicznej Michał wysłał również maila, w którym przedstawił swoje zalety jako przyszłego pana niańka. Nie chcę tak od razu oceniać książki po okładce, ale z tym panem jest coś nie tak na pewno. Pomińmy podejrzaną muzyczkę w tle. Ale tak na pierwszy rzut oka widać, że tam coś nie gra. Udało się. Nigdy nie straciłem nadziei, że się tutaj pojawię. I jest, nareszcie jest. Udało się, cieszę się. Oj, czyżby to był jakiś psychol, który ich śledzi? Nie no, idealny kandydat na nianie. Ktoś dzwoni do drzwi, idę otworzyć. Dobrze. Dzień dobry. Proszę bardzo. Basiu, pan Nianiek na rozmowę o pracę. Już idę. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobra, są ludzie o naprawdę różnej urodzie, czasami dziwnej. Ale po co od razu takie oczy, po co od razu taka reakcja? Wygląda trochę jakby ducha zobaczyła. No i brawo, teraz się panu pewnie przykro zrobi. O Boże. Poznałaś mnie. Poznałaś mnie. Co się stało? To znaczy, że inaczej się kochasz. Jezu. Jak go zobaczyłam, totalnie ścięło mnie z nóg. Albo to wręcz przeciwnie, może tak się jej spodobał, że aż oniemiała. Poznałam. Kto to jest? To jest ten psychopata, który prześladował mnie tyle czasu w pracy. Oj, chyba nie trafiłam. Jaki psychopata? Ja kocham Basię, Basiu. Ten świr przez rok kompletnie się zmienił. W ogóle go nie poznałem. Jak pan ma czelność tutaj przychodzić po tym wszystkim, co pan nam zrobił? Kochani, spokojnie, podejdźmy do tego rozsądnie. W tym programie i tak się lepsza niania pewnie nie trafi. Bierzcie tego psychola i nie marudźcie. Spokojnie, ja mam dowody nie. miłości. Jakie dowody? Naszej miłości. Jakie dowody? Nie chcę pan zobaczyć. O czym ty mówisz? W przeciągu sekundy cały koszmar powrócił. Zostaw co to jest? Mnie. Nie dotykaj mnie, masz sądowy zakaz zbliżania. To jest jakiś fotomontaż. Ale to nie jest żaden fotomontaż, tam jest wszystko czarno na białym, że my się kochamy. Ja w to nie wierzę. Mirek, zrób coś, proszę cię. Kurczę, no nawet go nie chcą wysłuchać, a takie dobre argumenty ma. Ale w ogóle zwróćmy uwagę na ich reakcję. No w twoim domu pojawia się psychol, który ma sądowy zakaz zbliżania się, a oni stoją i z nim dyskutują zamiast zadzwonić na policję. Albo wziąć go za łachmany i wywalić z chaty. Na pierwszy rzut oka widać było, że te zdjęcia to kompletna lipa. Nagram wszystko, będzie... Ale niech mi pan nie nagrywa. Basiu, ale ja cię... Będzie dowód na policji, nagrywam. No skoro już chwyciłeś ten telefon, to zadzwoń na tą policję. Nie, on Instastory musi nagrać. Nie. Dzwonię na policję. Dzwoń. Policja? Basiu. Proszę przyjechać, natychmiast. Nie. Już jadą. To jest, słuchajcie, najbardziej realistyczny telefon na policję, jaki słyszałem. Halo? Policja, proszę tu przyjechać. No jak to, gdzie? Do nas? Nie martw się. Prawdziwa miłość nie zna granic. Ja jeszcze tutaj wrócę. No ja mam nadzieję, że on wróci, bo zrobiło się całkiem ciekawie na początku. Basia postanowiła zatrzeć traumatyczne wspomnienie, zapraszając na rozmowę artystyczną duszę, 35-letnią Urszulę. Oj, ciekawe jaki jest ulubiony kolor tej pani. Wygląda trochę jak taka biedronka. Wychowywanie dzieci to nie jest zbyt twórcze zajęcie. Ale c'est la vie, takie życie. Mam nadzieję, że pieniądze, które tu zarobię, jakoś mi wynagrodzą mój trud. Przez wiele, wiele lat pracowałam w szkole, na różnych stopniach, od podstawówki do liceum, uczyłam dzieci plastyki. Jak to na twoim obrazku nie ma tła? Ocena niżej. Poza tym, wiele lat spędziłam we Francji. Uczyłam też plastyki po francusku, więc jeśli państwa dzieci są zainteresowane nauką języków, ja bardzo chętnie to również tak pouczę ich po francusku, tak? Quelle surprise! O! Spaghetti. Nie no, to chyba po włosku. To jeszcze znam croissant. Voilà. Dla mnie, zatem francuski, jestem na tak. Może przejdźmy do konkretów. Konkret
efektów. Ja przyniosłam państwu próbkę mojej sztuki. Ale jak narysowana ołówkiem, to się nie liczy. Mnie zawsze baba od plastiki gnoiła, jak dawałem jej pracę zrobioną tylko ołówkiem. Kobieto, w czym ty masz problem? Praca to praca. Bo nie ma kolorków. O, wow. Mam nadzieję, że się państwu spodoba. Jakiś pochopak. O, funkcję. O, ten obraz mnie zszokował. Dawno nie widziałem czegoś tak... srakiego? Bo wiecie państwo, ja od 4 generacji jestem właśnie 4. generacją wielkiej rodziny artystów, albo rodziny wielkich artystów, to zależy. Podejrzewam, że jak zobaczyli ten obraz, to ją wydziedziczyli. Jeśli chodzi o wychowanie dzieci i wdrożenie podstawowych zagadnień z dziedziny sztuki, ja wiem, jakie są limity, wiem, gdzie się zatrzymać, wiem, że nie można dziecka postawić od tak przed czymś szokującym, także możecie być państwo spokojni. Ja nie wiem, czy brałbym panią artystkę. Z artystami zwykle jest coś nie tak. A nawet jeżeli nie z artystami, to z babą od plastyki. Jej kolana na pewno będzie przynosić swoje niespełnione ambicje na te dzieci. 5 lat akademii. I na co mi przyszło? Dzisiaj proszę o posadę niani. A może to i lepsze niż praca w szkole. Tutaj będzie tylko 2 dzieci, a nie cała banda niewrażliwych troglodytów. No ja chyba też nie jestem zbyt wrażliwy na jej sztukę. Znaczy śmiechy śmiechami, ale ona pewnie by za ten obraz Tysiaka na pewno chciała. Niezrażeni niekonwencjonalnym charakterem pani Uli, Basia i Mirek zdecydowali się zaprosić ją na dzień próbny. Zaproponowali mi stawkę żenująco niską, jak na moje talenty i wykształcenie, ale mam nadzieję, że z tego interesu da się coś więcej wycisnąć. Słuchaj, w tym przypadku raczej nikogo nie obchodzi, jak tam się pastelami posługujesz. Skupmy się lepiej nad opieką nad dziećmi. Dzień dobry, witamy dzień pani dobry, Urszulo. Dzień dobry. Bonjour, salut, comment tu vas? Nieraz do mnie. No, ja też młody, ja też. W Polsce jesteśmy, po polsku się to mówi. Pani Urszulo, my wychodzimy. Tak. Pania, wracamy za 3 godziny. Do zobaczenia. Pa, pa. Powodzenia. Chodź tu. Co pod nieobecność rodziców zmaluje pani Ula? No, pewnie kolejne arcydzieło, jak to poprzednie. Mam dla ciebie niespodziankę. Ciekawe, czy się spodoba Borysowi. Jest. Idź do swojego pokoju i się przebierz. I jak skończysz, to na górę, dobra? No nieźle, nieźle, czekamy. Czekamy na rozwój sytuacji. O la la! Pięknie. Boże, Mirek, jak on wygląda. Nie no, ledwo ją zostawili, już dziecku każe pajacować. On na 100% po tym odcinku będzie miał jakiś uraz na psychice. Słuchaj, jeszcze taki elemencik. Ale ja nie chcę, to jest głupie. A, nie przesadzaj. To mu się na pewno nie spodoba. Czekaj, coś tu by trzeba jeszcze poprawić. Mam pomysł. O, będziesz strzelał z łuku. Umiesz strzelać z łuku? Weź tym łukiem tak w jej kierunku wyceluj i... Znaczy, taka delikatna sugestia. Stań tak. Tak. I strzelaj. No ta, od razu jeszcze piruet ci pierdzielnie. Bardzo dobrze, ja muszę zacząć, chociaż zacząć, Boże. Możesz dać wyżej ten łuk? Kurczę, no prawdziwa sztuka wymaga poświęceń. Boris, s'il te plaît. Boris, strzelij w łeb. Sama sobie weź tam, kobieto, stój tyle. Nie. Boris ma już dość, nie chcę. Nie wierzę. Czy wy widzicie to na tym płucnie? Znaczy wiecie, ona dopiero zaczęła, może później to by ładniej wyglądało? Dobra, zdejmuj to wszystko. Wstań. Wcielasz się w malarza. O, o Boże. Aha, wspaniały pokoik. Jejku, czemu ona mu założyła jakieś rytualne szaty? To wygląda jak te łachmany, co ubierali wiedźmie przed spaleniem na stosie. Popatrz, co ja mam. Co ona mu robi? Pięknie. Szalona artystka. Borysa, będziemy go musieli ogolić na łyso. No zwariowała, żeby dziecko na rudo farbować. No teraz to tylko łeb ogolić, przecież nie będzie z rudymi kudłami chodził. To by chciał rude dziecko. Ściany są twoje, Borys. Pokój jest twój. Uwolnij artystyczną bestię, która drzemie w tobie. Świetnie. Miesiąc temu malowaliśmy pokój Borysa. No i zobaczcie, jak wychowaliście dziecko. Gdyby było dobrze wychowane, to by powiedział: nie, dziękuję, nie będę malował po ścianach. A tu proszę, efekty bezstresowego wychowania. Nie no, myślę, że każde dziecko by się raczej skusiło. Nie, to musimy zareagować jakoś. Ale to jest po kwiatkach już. Już nie może tak być. To pewnie Krzysio. O, wilku mowa. Cześć. Cześć. Uuu,
Pani od plastyki chyba ma kochanka. Mam nadzieję, że nie jest to jeden z jej uczniów. Zapraszam cię. To jest jej chłopak, czy kto to jest? Ta Ulka zwariowała. Bierz się. Nie no, nie wstydź się, co ty, że ja jestem przyzwyczajona, chłopie. Co się tutaj dzieje? Haha, no nie. Czekaj, to na razie schowamy. No cóż, to jest sztuka, kochani, nie każdy musi to rozumieć. On ma tylko liść na sobie. Jak młody Bóg, to... Nie, no wariatka. Mirek, wariatka, to jest koniec. Szalona. Ma to swoje plusy. Zobaczycie to arcydzieło jako pierwsi. Inni ludzie pewnie będą musieli zapłacić, żeby to oglądać. Jestem! Jezus Maria! Mirek, wróciła Oliwia! No nie, Oliwia tam pójdzie na górę. Od razu pójdzie na górę. Jezus, nie wytrzymam nie tego. Nie ruszaj, schowaj się, chłopie. Schowaj się, nie ruszaj się. Nie no, na pewno nie zauważę tego podejrzanego obiektu na stole. Ciekawe, czy ten jej model w ogóle wie, że są u obcych ludzi. Co to pani wyprawia? Co tu się dzieje? Malujemy. Co to za goła noga? No tu jest w pewnym sensie goła noga. Chodź, pokażę ci coś. Ta? Goła noga? Ona tu zawsze była. Chodź, pokażę ci piwnicę. Jest tam super! Zostaniesz już tam na zawsze. O matko, co się stało? Bomba, bomba, dla mnie bomba! To ona nie ma nic wspólnego z nianią. Zamknęła ich w pokoju. Co pani robi? Pani nam wypuści. Typowa nauczycielka zamknęła bachory. W klasie, w pokoju, co to za różnica? Nie no, ogólnie to jest, nie żartuję. Kiedyś mnie i moje przyjaciółki nauczycielka zamknęła w klasie. I to słuchajcie, celowo. Ludzie mają różne choroby psychiczne. Zamknęła ich i poszła do tego swojego modela. Muszę skończyć ten obraz. Dlaczego ty jesteś taki spięty? To wszystko, słuchaj, źle na mnie wpływa. No, czasu mamy mało. Ja to muszę skończyć, jestem, rozumiesz? W takiej sytuacji, wiesz? W jakiej sytuacji? No. Przecież nic nie widać. Ciekawe, czy on w ogóle został poinformowany, że będzie tak musiał pozować. Może ona go oszukała. To może ci jakoś pomogę, no. Wiesz, że dwa ludzkie ciała to zupełnie naturalne i piękne zarazem, prawda? Chłopie, ty uciekaj stamtąd! Wiecie co? Jednak dobrze, że ona te dzieci zamknęła. Lepiej, żeby siedziały w tamtym pokoju, niż to musiały oglądać. Co ona wyprawia? Nie, co ona wyprawia? Jezus, zniesie, chłopie. Nie, słuchaj, koniec tego aktu szaleństwa. Czas to się skończy z jakąś orgią. Czas to skończyć. I przerwiecie jej w trakcie malowania obrazu. Dajcie chociaż dokończyć. Masakra, zero wrażliwości na sztukę. Świetnie. Boże, co tutaj się dzieje? Co pani co wyprawia? A pan co tutaj nago paraduje po całym domu? Proszę wyjść z domu. Państwa. Proszę mi natychmiast oddać klucz do pokoju dzieci. A, no tak, dzieci. One się tam poduszą. Czy pani wie, co pani zrobiła? Aj tam poduszą, to niech sobie okno otworzą. Bez przesady, zamknęła je tylko w pokoju, a nie w jakiejś jaskini. Myślę, że troszeczkę przesadzacie. W tej chwili proszę mi oddać klucz. Zapomniała pani o dzieciach. Nie zapomniałam. Nie zapomniała pani. Proszę państwa, ja muszę malować. Tutaj wszystko jest nagrane. Pokaż tej wariatce, pokaż. Że merde. O, nie ruszaj się, błagam cię. Wyluzuj się, chłopie. Pani jest zwolniona! Nie! A, jak nie, to spoko. Tak! Co proszę wyjść? Proszę nie przeklinać mnie jeszcze w domu! Proszę bardzo, nie przeklinać! Masakra, jakie słownictwo! Nie no, szczerze, to i tak nic nie zrozumiałem. Oj, voilà! Nie da się połączyć sztuki z wychowaniem dzieci w tak wariackim domu. Ci rodzice? Zero wrażliwości, zero. Merci za taki interes. A mogła namalować taki piękny bohomas. Na kolejne spotkanie w sprawie pracy Basia i Mirek zaprosili 22-letnią Bernadette, nauczycielkę śpiewu z pobliskiego Domu Kultury. Ja od kilku lat pracuję na swój wizerunek sceniczny, pedagogiczny. Rodzice powinni być zadowoleni, zatrudniając mnie. Przed chwilą mieli jakąś artystkę od obrazów, a teraz artystkę śpiewaczkę. Co ci artyści się takich uczepili? To będzie następny. Jakaś tancerka? Spawaczka? Proszę, może pani usiądzie. Nie, ja mam skurcz przepony. To mi w ogóle nie pomaga w śpiewaniu. Bo wiecie państwo, ja jestem śpiewaczką operową. Może mnie kojarzycie? A to byłaś ty ta... A nie, to nie ty. To nie, w sumie nie kojarzymy. Widzę, że pani, no, to może urządzimy sobie małą lekcję muzyki, tak? Tatuś? Nie no, ja w tym ojcu to widzę potencjał. No prawie jak Dawid Podsiadło. Fatalnie przepona wam pracuje. Proszę wstać, raz, wstajemy. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.
Uważam, że śpiewam lepiej od tej pani. Oni muszą mieszkać niedaleko jakiegoś domu wariatów. No bo jak inaczej wyjaśnić, skąd się biorą ci kandydaci? Miau, 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 miau. Stop, stop, stop. Przepraszam bardzo. Może jednak w końcu porozmawiamy o pracy z naszymi dziećmi. Proszę państwa, moje referencje są bardzo szerokie. Pracuję z dziećmi, prowadzę zajęcia z emisji głosu od lat 3 zwyż. Oczywiście, no, śpiewam też, koncertuję dużo. Bilety są bardzo drogie na moje koncerty, ale mogę zrobić państwu mały rabacik. To co, koncercik? Może dla bezpieczeństwa naszych uszu, nie? Ci ludzie to pewnie płacą, żeby się nie odzywała. Bardzo proszę. Ej, czy ona ma jakiś atak? Spokojnie, czy mamy dzwonić po karetkę? Tak się właśnie czuję, jak ta szklanka. Ta kobieta spokojnie mogłaby głosem zabijać. Bardzo pani dziękuję, przepięknie pani śpiewa, że aż pękają szklanki, ale jednak nie skorzystamy z pani usług. Dziękuję bardzo. Czyli że co? Czyli że do widzenia. Czyli że zdała pani tą rozmowę śpiewająco. Jejku, dobrze, że jej nie wzięli, by częściej musieli to słuchać. No mają braki w wykształceniu muzycznym, ale jeśli mnie zatrudnią, to nadrobimy. Tak, 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 zadzwonimy, ale proszę już sobie iść. Mimo niepowodzeń, jeszcze tego samego dnia Basia i Mirek zdecydowali się spotkać z 68-letnią panią Krysią, która przez telefon zrobiła na nich wrażenie żywotnej staruszki. Mam nadzieję, że dostanę tę pracę. No, kto by nie chciał zatrudnić starszej miłej pani? Coś mi tu śmierdzi i nie jestem to ja. Czy pani Krysia przypadkiem nie jest panem Krzysztofem? No, że tak zapytam, absolutnie nie wypominając pani wieku. Czy jest pani na tyle sprawna, żeby naprawdę nadążyć za naszymi urwisami? O, kochana, mój wiek świadczy tylko o moim doświadczeniu. Ja wychowałam 4 synów, 2 wnucząt, także... To... A ile państwa dzieciaczki mają lat? 7 i 15. O, jakie bąbelki, to dużo pan na 15. Czy oni naprawdę nic, a nic nie podejrzewają? Przecież to jest facet w peruce. Albo to jest po prostu dziwna starsza pani. Po co od razu tak oceniać z góry? Przy Oliwii nie ma żadnej pracy, tylko wystarczy popatrzeć, żeby usiadła do lekcji. Za to Borys to jest niezły urwis. Borys, no mój wnusiu ma 7 lat, ja państwu pokażę, ja mam zdjęcia ze sobą. Nie no, naprawdę bardzo miła staruszka, czy też staruch. Wnusiu mój i wnusia Melania. To jest Melania, ona tu ma roczek na tym zdjęciu, a to jest Stasiu, Stasiu. Taki bombę. Tutaj akurat miał 4 lata, ale... Stasio, nawet podobny do Borysa, popatrz. Całkiem jak Borys. Bo to pewnie zdjęcia Borysa, ukradła je. Błagam, nie bierzcie jej. Bardzo miła staruszka i taka super energiczna. Niestety. A czy my się gdzieś przypadkiem nie spotkaliśmy wcześniej? A, nie sądzę. Twarz tak wygląda bardzo znajomo. 30 lat temu tak, ale teraz chyba, że pan chodzi do parafii świętego Stanisława. No nie. Jak to nie chodzisz do kościoła? Zobaczycie, zaraz się okaże, że ona jest jakaś nawiedzona, czy... coś innego. To w takim razie spróbujmy jutro. Pani Krysiu, widzimy się o godzinie 8. Cudownie. Okej, ci rodzice są ogólnie ślepi. Nie dość, że nie wyczaili, że to jest facet w stroju kobiety, to jeszcze go zatrudnili. No przecież to może być jakiś psychol i chcą z nim dziecko zostawić. Pani Krysia umówiła się z Basią i Mirkiem na dzień próbny. Już następnego dnia. Nie mogę się doczekać tej pracy, to będzie jak spełnienie marzeń. Pani Krysieńko, proszę dopilnować, żeby Borys poodkurzał swój pokój, a Oliwia może iść do koleżanki dopiero wtedy, jak się pouczy. My będziemy za parę godzin, także miłej zabawy wam życzę. Bawcie się dobrze. Ale pani Krysia to widzę takie zbudowane ramiona ma. No i takie męskie rysy twarzy. A co to pani wystaje ze spódnicy? O, o jaki bąbelek ładny, no. Proszę, jaki... Złapie kontakt z Borysem, na pewno. Tak. Prawda? No, fajnie. A słuchajcie, może będziemy zaskoczeni i się okaże, że to jest super niania. Albo porwie im dziecko. O. Jezu, ale co pani robi? A, taką macie ładną ramkę w tych zdjęciach, bardzo mi się podoba. Dobrze, a pokażcie mi, gdzie wasi rodzice śpią. Dobrze, sypialnie mi pokażcie. I się zaczyna, pewnie zaraz będzie im grzebała w rzeczach. Standardzik. Takie ładne futerko. Śliczna, prawda? Podoba mi się. A mama jest
szczęśliwa tutaj w tym domu takim pięknym? W tym łóżku jest? No tak, dlaczego miałabym nie mieć? A po której stronie mama śpi? Ale czy konkretnie w tym łóżku jest szczęśliwa? Te pytania w ogóle zmierzają w bardzo dziwną stronę. Oczywiście, że jestem szczęśliwa. Dlaczego miałabym nie być? No. Z takim mężem i dziećmi, w takim domu. To słuchajcie, dzieciaki, to co? Ty miałaś odrabiać lekcje, a potem do koleżanki możesz iść, a ty, młody człowieku, miałeś odkurzać, tak? No to raz, raz, raz. Ale póki co, mimo tych dziwnych zachowań, w miarę okej się nimi zajmuje. Może po prostu trzeba zaakceptować te dziwactwa i dać jej szansę. Czy tam jemu? Nie wiem, troszkę się już pogubiłam. Dlaczego ona bierze moją bieliznę? Oj, a tego to już nie wiem trochę jak usprawiedliwić. Może po prostu tęskni za młodością, bo takie wtedy nosiła i chciała sobie poglądać. Albo to jakiś zboczeniec w stroju kobiety. Oj, ona wszystko wącha jak pies. Może znaczy swój teren? No oby nie. Ale to jest absolutnie normalne, przecież każdy, jak przychodzi do czegoś domu, to wącha każdą rzecz. I jak, Oliwia? Uczysz się? Tak. Dobrze, ucz się, ucz. Ja miałem chyba nosa. Coś mi się wydaje, że to jest facet przebrany za kobietę. Ale to, że Siusia na stojąco jeszcze o niczym nie świadczy. Przecież teraz są takie przyrządy, że kobieta może sobie użyć i tak na stojąco robić. Wyładował się odkurzacz. Odkurzacz się wyładował. To posprzątaj tu jeszcze tak troszkę tych papryczków. Popatrz, jak tam papryczków masz na tym... Popatrz, jak pilnuje go przy sprzątaniu. Co ci ten odkurzacz? Kiedyś się rączkami zbierało, wiesz? Wiesz co, no, do dzieci ma podejście, ale tak. Chyba coś z nią jest nie tak. Może ona ma jakieś usprawiedliwienie na siebie. Nie oceniajmy tak pochopnie drugiego człowieka. Znaczy, pewnie i tak się zaraz odwali coś jeszcze grubszego. Ona się chyba nie będzie rozbierać. Ubiera się. Coś ją oblazło. Może ona ma jakiegoś świeżba? Jejku, jakiś załapałem świeżba na jakimś wyjeździe. Potem pamiętam, że musiałem się taką maścią siarkową smarować cały. Na samą myśl po prostu wszystko mnie zaczyna swędzić. Mirek, ona kradnie moje rzeczy. Dobra, to już jest turbo niepokojące. Może to czas najwyższy pani podziękować i poszukać kogoś innego. Na kogo myśmy trafili? Przestało być sympatycznie, kiedy zaczęła grzebać w moich rzeczach. A bo tak dużo masz tych ciuchów, podzieliłabyś się z panią. Jezus, co ona bierze? Co ona? W dokumentach. Popatrz się, paszport. Nie, musimy to skończyć, Mirek. My musimy tam iść. Tylko się po drodze nie wywalcie, bo ślisko. Co ty robisz? Kim ty jesteś? Basiu, no ale... Boże, Mirek, to ten psychol! No tak właśnie podejrzewałem, że to on. Ej, ale nie bądźmy tacy zdziwieni. Uprzedził, że jeszcze tutaj wróci. Bierz telefon, dzwoń na policję. A jaką policję, Baśka? Przecież to z miłości. To jest on. Powiedz temu psychologowi. Ja ci dam go, Hasiu! Zginiesz w piedlu! To jest po prostu miłość. On zrobi dla niej wszystko. Przynajmniej się stara, nie to co jej mąż. Na kolanach pójdziesz do radiowozu. Tak. Już trzeci raz nie damy się podejść temu świrowi. Tak, jasne. Jak się daliście nabrać na to marne przebranie, to jeszcze kilka razy was pewnie odwiedzi. Kilka dni później Basia i Mirek zdecydowali się zaprosić na rozmowę o pracę jeszcze 19-latkę o niespotykanym imieniu Mercedes. Ej, ale teraz tak serio. Naprawdę istnieje takie imię? Czyli mogę na przykład dziecko nazwać BMW albo Audi? Ja tą pracę chcę. Jestem zdecydowana. No i co? Po prostu ją dostanę. Przepraszam bardzo, bo chyba nie zakodowałam. Może mi pani przypomnieć swoje imię? Nie przesłyszeli się państwo. Jestem Mercedes. Miło mi, Volkswagen. A jakie ma pani doświadczenie w opiece nad dziećmi? Tak, mam.
Tatuś, babcio mój kochany, kotka mi ostatnio kupił. Gucci się nazywa. A, kot, dziecko, co za różnica. Przecież jedno i drugie robi do kuwety. Codziennie czeszę mu futerko, nasypuję mu karmę do miski. Mam też taką panią, która sprząta mu kuwetę. Faktycznie bardzo interesujące. Ale przynajmniej ma jakieś doświadczenie. Tato! Kto to jest? A co ty tutaj robisz? Ja? A ci panu? Tam ciebie. Kto to jest? No. Co ty chcesz iść do pracy? Ty zwariowałaś? Nudzi mi się w tym złotym pałacu. Ja chcę czegoś od życia. Chcę zarobić pieniądze. Co ty zwariowałaś? Babciu. A po co ta obstawa, tacie? To na 100% są jakieś bandziory. Potrafisz mnie rozbroić. Naprawdę. Przepraszam, kim pan jest? Co panowie tu robią? O, przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem Marian Sznurek. W dalszym ciągu, co pan robi w naszym domu? Czyli ona się w sumie nazywa Mercedes Sznurek. Bardzo oryginalnie. Dzień dobry. To co, ma robotę? Jeszcze się nad tym nie zastanowiliśmy, no spokojnie. Mam dla was dwie propozycje. Jedna, Sasza. Naprawdę nie trzeba. Jak to nie trzeba? Oni chcą wam zapłacić, żeby ona mogła u was pracować. Przecież to jest deal życia. A druga? Długi, pokaż państwu. Chyba wybieramy tą pierwszą. Nie no, myślę, że jak najbardziej możemy spróbować. Prawda? Tak, tak. Dzień próbny. Panie, masz pracę. Dzięki, babciu. Ale po co wy się tak stresujecie? Pokręci się dziewczyna u was, a wy i tak zarobicie. Dosłownie spadły wam darmowe pieniądze z nieba. Przestraszeni Basia i Mirek postanowili nie dyskutować z ojcem dziewczyny. Nie było wyjścia. Umówili się więc z córką Sznurka na dzień próbny. Ja dziś pokażę tatusiowi, co potrafię. Sasza, idziemy. O, i kolejny plus. Ich dzieci będą miały dodatkowo ochroniarza oprócz opiekunki. Jak dla mnie, jesteśmy w domu. Dzień dobry. No cześć, dzieciaczki. Dzień dobry. Dzień dobry. To co? Zaczynamy imprezę? Nie będzie nas jakieś dwie godzinki. Spokojna pani połowa. Byłam dosłownie przerażona, zostawiając z nią dzieci. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Tutaj chociaż widzicie, z kim macie do czynienia, a nie tak jak ten psychol w przebraniu baby. Ja będę waszą królową, a wy będziecie moimi poddanymi. Sasza, przynieś kuferek. A nie, no to pewnie super się zaczyna. Super, dzieci zostały niewolnikami. No jasne, córcia tatusia. Borys, ty nic nie zjadłeś? Sasza, odgrzej mu tą parówkę. Jejku, biedny ten Sasza, nawet sobie chłopak usiąść nie może. Znasz się na paznokciach? Tu? Aha, dobrze, uwaga, podniosę cię. Pomożesz mi? Ojejku, no bierz patelnię. Jezu, popatrz jaki miły jest ten Sasza, jaki fajny chłopak. Masz. Piły. Znaczy ja ogólnie na ich miejscu bym nie narzekał. I tak dostają za to pieniądze. No najwyżej jak im aż tak turbo nie będzie pasować, to sobie drugą mnie nie wezmą. O Jezu, ale twoje paznokcie masakrycznie wyglądają. Ile? Jedno, dwa? Ty chyba nic, dziewczyno, z nimi nie robisz. Okej. Oliwka, ty będziesz to siadła? Nie, dziękuję. Weź popatrz, popatrz. Wiesz ile to kosztowało? I znalazłem już kolejny plus tej całej sytuacji. Wasza córka zdobędzie umiejętności praktyczne. Może w przyszłości zostanie panią od paznokci. Wiecie, ile takie szkolenia kosztują? Każę jej piłować paznokcie. Spróbuj tym pilnikiem. Tylko delikatnie. Masło możemy schować, nie? Bo się rozpuści. Ale w sumie nie jest tak źle. Ten Sasza się umie dziećmi zajmować. Sasza! Ściągnij mi buty. Ile masłka? Ała! Delikatnie! Ała, taki fajny chłopak. Delikatnie. Co on robi w takiej pracy? No, podejrzewam, że zarabia i to pewnie całkiem niemało. Powiem ojcu. Przepraszam, przepraszam. Ona go centralnie straszy. No, może ten. Wasza córka ma naprawdę niesamowity talent do robienia paznokci. Nie tak, dziecko! Co ty z domu wyniesiesz? Nie wierzę, nie wierzę własnym oczom. No to jeszcze, tylko posmarujemy ten chlebek, wykroimy. No w sumie tego Saszkę by można było na nianie zatrudnić. Chłopak sobie radzi, jest opiekuńczy, umie gotować. No i oprócz tego, że pracuje dla gangstera, wydaje się normalny. Borys!
Daj komórkę, coś obejrzymy. Proszę? To znaczy ja obejrzę. Daj popatrz komórkę. Na te nasze biedne dzieci. Popatrz, Sasza. Jak to wygląda. Dalej troszkę stań. Nie lubię tak z bliska. Sasza! Tak? Przynieś mi lizaka. A to dzieci, przepraszam bardzo, nie mają swojego mózgu, że się na to wszystko zgadzają? Ja na ich miejscu bym po prostu powiedział nie. Asertywność, moi drodzy, asertywność. Proszę. A może ma pani... No, otwórz, no. A może ma pani lizaka dla mojego brata? A co, babcia mu nie kupi? Szczyt wszystkiego. No chyba żarty sobie stroi. Dobra, koniec. Daj mi tą gazetę. Zajmijcie się sobą. W końcu dała im spokój. To tak w sumie ciekawych kandydatów w tym odcinku mamy. Jeszcze w sumie nie przetestowaliśmy tej pani, co śpiewa. Borysek, chodź, ja jeszcze wszystko. Gdzie jest Borys? Gdzie jest Oliwka? Są dzieci, nie ma dzieci. Co za różnica? To bym był ja, gdybym został nianią. Po co się niepotrzebnie stresować? Livia! Dzięki Bogu, chociaż on zauważył. Popatrzcie, one gdzieś uciekają. Słuchaj, dzieci idą w stronę stajni. Jezus, gdzie one idą? Wydaje mi się, że idą w stronę stajni. W końcu sama to przed chwilą powiedziałaś. Weźmy to na logikę. Boski, bo co się stało? Nie, no po prostu oferma zwykła. Ja kiedyś na drzewo właziłem i nic mi nie było. Nie no, oby się nic nie stało. Jezus Maria, Borys! Jezus Maria, spadł! Biegnijmy tam! Borys, halo, słyszysz mnie? Obudź się! To były najgorsze chwile w moim życiu. Co się stało? Próbowaliśmy uciec, ale on... Chodził i uderzył się głową o drabinę. Tak, właściwie to na tej drabiny nie dotknął, tylko upadł od razu na siano. Troszkę przesadzacie. O matko, czy on jest przytomny? A, wszystko w porządku. Oliwia, co myście wymyślili? No już nie mogliśmy wytrzymać z tą babą. Dobrze, chodźcie, biegniemy chodźcie do domu. Szybko do domu. Sasza, dobrze, że jesteś. Zgłodniałam. Możesz mi odgrzać obiad? No ale co zrobicie? Przecież jej nie zwolnicie. Nie zapominajcie o piw-paw. Ja ci zaraz odgrzeję obiad. Zobacz, co się stało przez ciebie z moim synem. Miał wypadek. Co, wy jesteście jacyś nienormalni? Nagrywacie mnie? To jest karalne. Tak jakby zastraszanie bronią palną... też. Miał wypadek przez ciebie. A mój co syn... mnie to interesuje? Dzwonię do ojca. A dzwoń sobie. Tato! Dawaj ten telefon! Halo? Pan Sznurek? Proszę pana! Pana córka się do niczego nie nadaje! Gdzieś mam pana groźby! Spieprzaj, dziadu! Wow! Tata naprawdę zyskał w moich oczach teraz. Szkoda, że taki stanowczy nie był wypędzając tego psychola za pierwszym razem. A pani proszę się zmywać i wynocha z mojego domu! Do widzenia! Do widzenia! Co oni sobie myślą? Że będę płakać po jakiejś nędznej robocie? Mogę mieć każdą robotę, każdą jaką sobie zamarzę. Dziewczyno, masz pieniądze, to siedź w domu. Każdy by chciał być na twoim miejscu. Sznurek okazał się cienką nitką. Panie Saszo, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą opiekę nad naszymi dziećmi. Naprawdę był pan najlepszy spośród dotychczasowych naszych dziękuję. Niań. Dziękuję. Wielkie dzięki. Ci takiego nie zrobiły. Pani Saszo, a może by pan rzucił tą robotę u tego Dona Sznurka? I zajął się naszymi dziećmi. Czy oni właśnie zakładają własną mafię? Szokowali mnie państwo, ale jeśli tylko dali mi państwo szansę, to rzucam tą robotę już dziś. Dość mam uganiania się za tym rozkapryszonym bachorem. Pozostaje nam do wyjaśnienia tylko jeszcze jedna kwestia. Tak, oczywiście. Już dawno chciałem się jej pozbyć. Uwiera mi w żebro. Genialnie. Super. Do zobaczenia i do jutra. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Troszkę nie poszło zgodnie z planem, ale ostatecznie nie znaleźliśmy. No i tym szczęśliwym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek. No i na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!